Pani marszałek, Wysoka Izbo, dziennikarz musi być obiektywny i musi mówić, jak jest. A dzisiaj obowiązuje taki oto mechanizm. Dziennikarze są wręcz zmuszani w dużej części do podległości wobec władzy. Mechanizm jest bardzo prosty. Bardzo niskie wynagrodzenie, to po pierwsze. A po drugie, granty od samorządowców, od prezydenta, od wojewody, od marszałka jako uzupełnienie wynagrodzenia. Z samego wynagrodzenia dziennikarz nie jest w stanie dzisiaj wyżyć, więc realizuje program na przykład promocji województwa. Cały mechanizm jest tak skonstruowany, żeby dziennikarz nie miał innego wyjścia, jak służyć władzy. Dziennikarz nie może mówić, jak jest, bo żyje tylko i wyłącznie dzięki partyjnym działaczom. Zawsze. Ja się pytam, jak obecny rząd chce tą ewidentną patologię zlikwidować? Jeżeli się tym nie zajmiecie, to absolutnie nie będzie szans na niezależne media. Śmiem twierdzić, że obecna konstrukcja zarobkowa dziennikarzy jest stworzona specjalnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Z wnioskiem formalnym.